Klub taką zgodę od miasta ma, natomiast z naszej strony jest też takie oczekiwanie, żeby mieć wyczucie sytuacji, żeby po prostu o pewnych rzeczach jakby zdawać sobie sprawę z okoliczności, z tego, jaka jest sytuacja społeczna, i o to zwracamy się do klubu. My w tej chwili już formalnie zwrócimy się do klubu z taką informacją, że prezydent wycofa swoją zgodę dotyczącą używania fajerwerków, przynajmniej czasowo, po to właśnie, żeby nie dochodziło do takich niezręcznych sytuacji. Główne przyczyny to są właśnie takie, że miasto już od jakiegoś czasu nie używa fajerwerków podczas organizowanych przez siebie imprez, że staramy się tego unikać. No i oczekujemy, że instytucje współpracujące z miastem będą postępowały podobnie. Rozmawiamy ze sobą po partnersku, więc my po prostu skierujemy do Stali Gorzów taką informację, że miasto oczekuje, żeby w przypadku organizowania wydarzeń sportowych, ale również innych wydarzeń, nie odbywały się pokazy fajerwerków. Oczywiście taka sytuacja też ma znaczenie, bo jeśli z jednej strony informujemy, że nie będziemy używali syren alarmowych po to, żeby nie stresować tych osób, dla których mogą być to jednoznaczne skojarzenia z wojną, no tutaj te okoliczności są dość podobne i tutaj właśnie o to wyczucie nam chodziło, czyli po prostu o rozumienie sytuacji.